Cześć, witam w kolejnym odcinku programu Tomasz w biznesie. Dzisiaj kolejny odcinek serii Case Study. Porozmawiam sobie na temat kradzieży tożsamości. Tylko dzisiaj kradzież tożsamości w takim szerokim aspekcie działania przestępców, przestępczości międzynarodowej. Zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Odnośnie tej sprawy, już wyjaśniam, jak to wyglądało. Były sobie dwie zagraniczne spółki kupujące, sprzedające różnego rodzaju produkty. Na skrzynkę prawdopodobnie, bo tutaj nie zostało też przez organy ścigania de facto potwierdzone, tym bardziej mówimy, że to jest w sprawie międzynarodowej, gdzie polskie organy posiłkowały się działaniem innych organów, ale prawdopodobnie tutaj doszło do włamania na skrzynkę sprzedającego. I teraz tak, sprzedający w nazwie posiadał, w tej domenie posiadał po prostu słowo grup. Sprawcy stworzyli łudząco podobną domenę, przestawiając tylko po prostu w środku wyrazu litery. Co powodowało, że ta domena była dosyć podobna do tej faktycznej, prawdziwej. I sprawcy, przesyłając e-mail do kupującego, wskazali, znaczy oczywiście to było jakoś już prowadzona wcześniej, korespondencja prowadzona dodatkowo już wcześniej, były jakieś inne tutaj sprzedaże towaru, więc kupujący ze sprzedającym się dobrze znali, mieli do siebie zaufanie i dokonywali już wcześniej płatności. Tym bardziej no, była to jakby pewna taka doza pewności, że jest to kontrahent wypłacalny. Tylko no, jednak tutaj doszło do sytuacji, w której sprzedający i kupujący no nie weryfikowali, nie kontaktowali się telefonicznie, tylko opierali się swoją korespondencję tylko na drodze e-mailowej. Sprawcy przesłali do kupującego wiadomość, że z jakiejś wyjątkowej sytuacji nie dokonywać już płatności na poprzedni rachunek bankowy z uwagi na jakiś audyt i z tego tytułu musi dokonać płatności na rachunek w Polsce. Na rachunek bankowy w Polsce, co później się okazało, ten rachunek bankowy należał do spółki z o.o. zarejestrowanej wcześniej przez tak zwane farmy spółek, która to później ta spółka została sprzedana obywatelowi posługującemu się paszportem brytyjskim. I teraz tak, tutaj kupujący otrzymuje maila, otrzymuje spreparowaną fakturę z nieprawidłowym rachunkiem bankowym. Kupujący oczywiście, tak jak zawsze, dokonuje przelewu. Mówimy tutaj o przelewie na nie kilkadziesiąt tysięcy, ale kilkaset tysięcy dolarów. Po jakimś czasie sprzedający dopytuje się, zaczyna wysyłać korespondencję, no co się dzieje, dlaczego nie płaci za towar. No to kupujący oczywiście odpisuje, że jak nie płacę, skoro i przesyła tutaj potwierdzenie przelewu, przecież dokonałem płatności w dniu takim. Niestety, tutaj czas gra na niekorzyść i kupującego, i sprzedającego, ponieważ gdyby oczywiście sprzedający i kupujący nie tylko porozumiewali się elektronicznie, ale w jakiś sposób próbowali weryfikować tego typu zmiany, jak właśnie płatność na inny rachunek bankowy, do tej sytuacji pewnie by nie doszło, ale że sprzedający zorientował się dopiero, że te środki nie wpłynęły, a kupujący ten przelew zrobił już właśnie tydzień wcześniej, więc nie było możliwości, aby zatrzymać tych transferów tych środków pieniężnych ani w rachunku, ani z rachunku kupującego, ani tutaj już na terenie Polski, ponieważ te środki zostały później następnie wypłacone, przerzucone do innych rachunków znajdujących się w tak abstrakcyjnych państwach, jak nie wiem, czy nawet już nie chodzi o Cypr, ale jakieś wyspy Salomona i tak dalej, czyli generalnie w miejscach, gdzie trudno byłoby później w jakiś sposób nawet kogoś pozywać, czyli mam na myśli bank, który nie dostosował tutaj pewnych procedur. Ta sprawa miała miejsce kilka lat temu, teraz już troszeczkę są bardziej uszczelnione i te transakcje oczywiście, które powpływały na konto w Polsce, nie były w żaden sposób niestety monitorowane pod kątem prania brudnych pieniędzy i przelewy były wysyłane w zasadzie w odstępach kilkusekundowych, podzielonych na tak zwane partie, tak, na takie paczki. To nie był przelew na 100 tysięcy dolarów, tylko na drobne kwoty, 5 tysięcy dolarów, 2000 dolarów, 1000 dolarów i takie właśnie drobne paczki były
przelew był wysyłany na inne rachunki bankowe. Co ciekawe w tej sprawie, no sprawcy no, parę lat temu dlatego wytypowali Polskę z uwagi właśnie między innymi na tą swobodę, możliwość działania, tak, przestępczego działania. Ten modus operandi sprawców polegał na tym, że oni sobie rejestrowali, znaczy może nie rejestrowali, bo to byłoby utrudnione, ale kupowali już gotową spółkę z czystą historią, następnie zakładali w banku rachunek bankowy i w zasadzie tyle ten słup, bo tutaj działali oczywiście przez podstawione osoby, które pojawiały się tylko w Polsce po to, żeby ten rachunek bankowy założyć, czy ich wizyta się na tym kończyła. Mieli dostęp poprzez oczywiście ten swój portal bankowy do tego rachunku, już operowali oczywiście zdalnie. Te spółki były rejestrowane pod jakieś takie adresy, w których oczywiście nigdy nie było żadnej spółki, żadnej firmy. No, można powiedzieć wprost, że były to adresy widmo. Co więcej, no teraz niestety jest tak, że rejestrując spółkę, nie musimy wskazywać, nie musimy w zasadzie przedstawiać dowodów na to, że pod tym adresem rzeczywiście jest prowadzona działalność gospodarcza. Potem oczywiście urzędy skarbowe to w jakiś sposób weryfikują, jeśli chcemy mieć tam VAT, nie VAT, tam dalsze, powiedzmy, w dalszych procedurach, ale na samym początku KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, no nie weryfikuje, czy pod tym adresem rzeczywiście funkcjonuje spółka. Ten adres może być nawet wskazany, nie wiem, ktoś może dla żartu sobie wskazać nawet adres, czyli ten żart może być oczywiście później, wobec tego żartownicia mogą być oczywiście podjęte jakieś kroki prawne, ale można nawet wskazać sobie adres Sejmu i co, no i nikt tego nie zweryfikuje. Chyba że referendarz, który będzie dokonywał wpisu tej spółki do rejestru, no zauważy, że ten adres jest jakiś dziwny, nieprawidłowy. No ale co robić, gdybyś ty ewentualnie, mając spółkę, no, padł ofiarą tego typu przestępstw? Znaczy na początku oczywiście trzeba zapobiegać. Zapobiegając między innymi, ja może nie jestem ekspertem od informatyki, od cyberbezpieczeństwa, zajmuję się prawem, ale jaki jest tutaj model działania? Najważniejsze jest to nie tylko nie klikać na jakieś niesprawdzone linki, ale też sprawdzać załączniki, które do nas przychodzą. Bo może się okazać, że oczywiście mamy tego kontrahenta, z którym współpracujemy, ale zauważymy, że ten załącznik jest inny, dziwny, że to jest jakiś plik exe, że nie jest to PDF. Na PDF-y też trzeba uważać, bo czasami niektóre PDF-y no też są zainfekowane i mogą nam zrobić tutaj dużo szkody, nie tylko mogą dokonać kradzieży jakichś wewnętrznych danych z naszego dysku twardego, ale również zahasłować, sformatować nasz dysk twardy. No i kolejna rzecz, no jeśli dochodzi do sytuacji, tak jak w tym przypadku, że nasz kontrahent nagle wskazuje jakiś inny rachunek bankowy, to już nie o to chodzi, czy my zostaniemy potem w jakiś sposób no, z tego tytułu wprowadzeni w błąd, ale nawet do celów podatkowych lepiej zawsze sprawdzić, czy ten rachunek bankowy, na który mamy przelać te środki, w rzeczywistości należy do naszego kontrahenta, czy należy do kogoś innego, żeby potem się ewentualnie przed urzędem skarbowym nie tłumaczyć, że no, dokonaliśmy płatności na inny rachunek niż powinniśmy, ale ten ewentualnie temat zostawimy sobie na później. Ponadto, jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, że jesteśmy ofiarą przestępstwa, tutaj czas, w zasadzie godziny mają no, taką moc, którą powodują, że sprawcy, czym później, to dla sprawców oczywiście tym lepiej, czyli działamy od razu, nie czekamy na następny dzień. Próbujemy się skontaktować z infolinią banku, próbujemy zatrzymać te środki, zablokować te środki. Składamy oczywiście szybko wniosek do GIF-u, czy faksem, czy e-mailowo, a potem oczywiście też drugą tradycyjną, czyli pocztową, czyli do głównego inspektora informacji finansowej, wskazując między innymi, że padliśmy ofiarą przestępstwa, że wnosimy o po prostu zabezpieczenie tej transakcji i podjęcie i zawiadomienie też między innymi organów ścigania, bo GIF też może złożyć zawiadomienie do organów ścigania, no ale też nie czekajmy i też złóżmy taki wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez nieznanych sprawców lub sprawcę. No i wskazujemy oczywiście takie wnioski dowodowe, wydruki z konta, korespondencję, którą prowadziliśmy ze sprawcą lub sprawcami, ale też i staramy się tutaj wnioskować o zabezpieczenie, zablokowanie tych środków.
czy również jakieś inne działanie? No oczywiście w mojej ocenie zasadne byłoby skorzystanie z informatyka, ale który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, ten informatyka śledcza, która by ta osoba zabezpieczyła te ślady cyfrowe, które byłyby pomocne oczywiście w dalszej części postępowania. Czy ewentualnie można dochodzić odszkodowanie od banku w przypadku jakby naruszenia tych podstawowych środków bezpieczeństwa, czyli jakby sprawdzenie, czy dana transakcja może podlegać audytowi pod kątem prania brudnych pieniędzy, czy została prawidłowo zweryfikowana, czy został kontakt telefoniczny przeprowadzony przez bank. To już jest inna historia i to jest bardziej historia złożona i do indywidualnego rozpoznania przez nie tylko organy jak GIF, ale też i przez prawnika, który dokona weryfikacji i analizy prawnej. Natomiast tutaj w tej sprawie, powracając do tej sprawy, do tej case study, niestety przyczyną braku ustalenia tych sprawców, bo tutaj mówimy o przestępczości zorganizowanej, przestępczości, która jest świetnie do tego przygotowana. Jeśli popełnia błędy, to tylko wynikające z pośpiechu, niedbałości, ale w tym przypadku było to zorganizowane na tyle starannie, że niestety w tej sprawie nie tylko jedna spółka była pokrzywdzona, ale wiele, wiele innych. Co więcej, ta osoba, która była prezesem spółki, która tutaj się pojawiła oczywiście z paszportem brytyjskim, tak naprawdę nie została nigdy zatrzymana, nie została nigdy w jakiś sposób już później, nie wiem, czy przesłuchana, czy nawet zidentyfikowana, tak? Nie wiadomym jest, czy ten paszport, którym by się posługiwała przy założeniu rachunku bankowego, był prawdziwy, czy też nie. Nawet jeśli był prawdziwy, to nie oznacza, że tutaj pracownicy banku w sposób prawidłowy dokonali weryfikacji tej tożsamości. Tutaj też jest ostrzeżenie, nawet dla Ciebie, jeśli prowadzisz jakieś transakcje, żeby sprawdzać, z kim mamy do czynienia właśnie w tych spółkach. Czy to są, nie daj Boże, osoby, które są podstawione, które są tak zwanymi słupami i zaciągają jakieś zobowiązania, bo potem dobrze, jak wiesz, dokonania windykacji na takiej spółce, która nie ma żadnego majątku, a potem od prezesa, który też jest tą osobą podstawioną, szanse są praktycznie zerowe. I to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ta seria, oczywiście będę starał się ją rozwijać, jakieś jeszcze inne przypadki przedstawiać. Pragnę przedstawić też kradzież tożsamości, ale w zakresie bitcoinów. Ale o tych szczegółach powiem w kolejnym odcinku. Dziękuję ślicznie, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia niebawem. Cześć!